Odwiedziliśmy dziś najnowocześniejsze studio telewizyjne w Europie. To ultranowoczesne studio Polsatu Sport, przygotowane specjalnie z myślą o nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów. Co w nim takiego wyjątkowego? Zaraz się przekonamy. Dwa miesiące. Tyle czasu potrzebował Polsat, by stworzyć najbardziej zaawansowane technologicznie studio telewizyjne. Ma ono powierzchnię aż 700 m2 i 4 plany zdjęciowe obsługiwane przez 8 kamer. Na jego wyjątkowość w skali kraju, a nawet i Europy, składają się 4 elementy. Pierwszym, który rzuca się w oczy, jest 24-metrowy ekran LCD, największy, jaki możemy oglądać w polskiej telewizji. Powstał on we współpracy z firmą Samsung. Do tego konkretnego projektu Samsung przyłożył 1728 cegiełek, które połączone razem świecą jako jeden wspólny ekran, nie powodując żadnych strat obrazu pomiędzy tymi elementami, które zajmują się świeceniem i wyświetlaniem. Co jest z tym unikalnego z punktu widzenia Polsatu? No, wyobraźmy sobie stadion, który ma kilkadziesiąt tysięcy osób i żeby pokazać, jak jest duży i ogromny, no w zasadzie na tym ekranie po raz pierwszy chyba mamy możliwość pokazania tych dwóch bramek jednocześnie, lewej i prawej i jeszcze trybun z tyłu. Po stronie telewizora, oglądając taką wizję, jesteśmy w stanie zobaczyć coś unikalnego, czego wcześniej nie widzieliśmy. Prócz ogromnych rozmiarów ściany wizyjnej, Polsat wyposażył swoje studio w system Libero. Jego sercem jest dotykowy ekran z szeregiem komend, za pomocą których dziennikarze mogą rozłożyć każdą akcję meczu na czynniki pierwsze. Największe wrażenie robi jednak wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości. Jednym z elementów nowego studia Polsat Sport jest wirtualny pokój w całości pokryty green screenami. W czasie transmisji nakłada się na niego obraz wirtualnego pomieszczenia, na przykład szatni jednego z zespołów. Dziennikarze mają wtedy okazję opowiedzieć o konkretnych piłkarzach tak, jakby znajdowali się tuż obok nich. Rozszerzona rzeczywistość zostanie wykorzystana także w innych miejscach studia. Na podłodze zobaczymy wirtualne boisko, a na nim ustawienie zawodników. Tuż obok dziennikarzy pojawią się też sami piłkarze, a dokładnie ich trójwymiarowe animacje. Te na potrzeby Polsatu Sport przygotowało studio Platisz i Masz, odpowiedzialne m.in. za przerywniki filmowe w serii gier Wiedźmin. O to, jak nowe technologie wpływają na pracę dziennikarzy, spytaliśmy Paulinę Chylewską, prezenterkę Polsatu Sport. Jedyna trudność, która jest związana z tą technologią, to jest pewnego rodzaju choreografia studia. To znaczy są miejsca, w które nie wolno nam podejść, po to, by czegoś nie zasłonić albo nie zdradzić, że to jest tylko wirtualne, a nie prawdziwe, ale też wymaga to od nas, więc to jest jakby jedyna trudność. Natomiast z drugiej strony wymaga od nas trochę innego myślenia o przygotowaniu tego studia, ale to z kolei jest gigant kreatywny. W związku z tym to nam pozwala myśleć właśnie, że tu zrobimy to, a tam zrobimy jeszcze coś innego, że to jest nie tylko prowadzący goście i materiały filmowe, tylko znacznie większe spektrum możliwości, a to z kolei daje takiego powera, daje takie poczucie, że robimy fajną rzecz. Ilość technologii, którą Polsat Sport włożyło do stworzenia tego ultra nowoczesnego studia, budzi podziw. A jak to wszystko wyjdzie w praktyce? O tym przekonamy się już 18 września podczas inauguracji Ligi Mistrzów.